Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Wyrwany wcześniej rano z łóżka. Wyszedłem na poranny spacer. Nie chciałem nagrywać z domu. Choć powiem szczerze, może byłaby nieco bardziej przyjemna dla mnie aura. A to tylko dlatego, że dzisiaj no jest taki deszczyk. No może nie leje, ale deszczyk jest. Jest chłodek wydzierający się w każdy zakamarek ciała. Jest rzeźko. Ale jesteśmy na spacerku. Mamy dziś 20 czerwca i pojawi się 20 infografika, ta taka czerwona, prowadząca do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli CCSIF, Corporate Security Intelligence. Tematem przewodnim tej infografiki dziś jest umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Czy ty to potrafisz? Jest to umiejętność podstawowa, niezbędna dla każdej... O, słyszysz ptaka? Piękny. Dla każdej osoby, która chce działać w biznesie. Jak zwykle mam niewielkie problemy z tym, żeby cię utrzymać w ręce, ale o, trzymam i możemy mieć jakiś kontakt. Pięknie, pięknie śpiewa, właśnie się budzi. Właśnie się budzi. Wracamy. Jeśli chodzi o umiejętność czytania sprawozdań finansowych, nie chodzi tylko o to, aby odczytywać te sprawozdania, znaczy patrzeć na nie i widzieć coś. Chodzi o to, żeby nauczyć się specyficznego języka rachunkowości, to z jednej strony, ale z drugiej rozumieć te sprawozdania, rozumieć, co stoi za poszczególnymi cyferkami, co stoi za poszczególnymi sformułowaniami. Sprawozdanie finansowe zazwyczaj kojarzone jest jedynie z bilansem. A to nie tak. To nie tak. Sprawozdanie finansowe jest rewelacyjnym, świetnym i koszmarnym w biznesie. Powiedzmy sobie szczerze, przynajmniej w Polsce. Koszmarnym dokumentem, dlatego że to nie jest jeden dokument. Tak naprawdę składa się na niego kilka różnych dokumentów i jeżeli potrafimy odczytać je w korelacji ze sobą, potrafimy dostarczyć masę informacji. Zanim opowiem o tych dokumentach, a może zacznę właśnie od tego. To będzie dobre. Przepraszam cię. Tak się zastanawiam, co powiedzieć najpierw i myślę, że najpierw będzie ważna taka uwaga, że sprawozdanie finansowe zazwyczaj sporządza się na dany rok obrachunkowy, tak? Na rok kalendarzowy, ja uproszczę to wszystko na maksa. Na rok kalendarzowy i co roku sporządza firma sprawozdanie finansowe. Oczywiście nie każda, jak to jest działalność gospodarcza, to tego nie robi. Z żalem ogromnym dla całego wywiadu biznesowego. To znaczy, no... O kontrahentach wtedy dość trudno się dowiedzieć aż tak dokładnych rzeczy. Trzeba podejmować zupełnie inne kroki, środki, metody zdobywania danych i ich analizowania. Niemniej jednak, jest to sporządzane raz na rok i wszystkim się wydaje, że to jest tylko bilans. Jak powiedziałem, nie, to nie jest tylko bilans, zaraz opowiem co. Natomiast druga rzecz, która również się wydaje, i to też kolejny taki mit, micik, co za słowo micik. Osoby, które nie wiedzą do końca, czym jest, ale zaczyna padać, czym jest sprawozdanie finansowe, bardzo często myślą, że w sprawozdaniu finansowym jest zawarta cała sytuacja finansowa spółki. No i teoretycznie jest to prawda. Bo trzeba pamiętać, że to jest sytuacja finansowa w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym dniu, w którym bilans, no właśnie, w którym sprawozdanie finansowe zostało sporządzone. Co to oznacza? To oznacza, że to się tak ma do rzeczywistości, że bilans jest jak zdjęcie. Cykamy fotkę i ta fotka jest już zatrzymana, zaklęta. Przed nią się coś zdarzyło, po niej się coś zdarzyło, a mamy fotkę konkretnie w tym jednym momencie. I właśnie tyle wiemy o rzeczywistości, co ta fotka nam mówi. To znaczy, że jeżeli tam jest wykazany zysk albo strata, to jest ona tylko w momencie tym, w którym to jest. Jeżeli tam jest zobowiązanie wykazane, jeżeli tam należności są wykazane,
to to jest tylko na konkretny dzień, w którym został sporządzone to sprawozdanie finansowe. Następnego dnia, albo i nawet dzień wcześniej, mogło to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Stąd mamy do czynienia z kreatywną księgowością przy sporządzaniu bilansu, ale to oczywiście, już nie mówię o samych sytuacjach fałszowania bilansu, ale chodzi mi o sytuacje, w których nie chcę używać słowa fałszuje się, ale stosuje się kreatywne techniki i metody poprawiania wyników finansowych, które będzie można wykazać w sprawozdaniu finansowym na konkretny dzień. O tym trzeba pamiętać, to jest sporządzanie na konkretny dzień. To jest świetna taka analogia. Rzeczywistość i fotografia. Fotografia to jest właśnie takie sprawozdanie finansowe. Myślę, że dość jasno udało mi się to wyjaśnić. Co to jest sprawozdanie finansowe? To jest dokument składający się z mniejszych dokumentów. Czasami one są bycze. Zastanawiam się, jeszcze jedna uwaga. Mianowicie KRS, tam właśnie, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, tam właśnie znajdują się akta firmy, w których można odnaleźć sprawozdania finansowe. O ile takie wyspecjalizowane infobrokernie, jak wywiadownie gospodarcze, mogą dostarczyć nam całą masę bardzo interesujących danych bez udawania się do konkretnego KRS-u, o tyle w zależności od tego, jaką analizę chcemy wykonać, no może się okazać, że to jest niewystarczające. Dlatego nic nie zastąpi ręcznego, analogowego zapoznawania się z aktami firmy w KRS-ie. Czasami może być wystarczające i dlatego funkcjonują wywiadownie gospodarcze. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład zrobić analizę aktorów, na przykład, no to już nie chcę mówić, że tak nie jest, bo być może jakąś wywiadownię tutaj skrzywdzę. Ale nie sądzę, aby takie dane można było dostać dokładne w danej wywiadowni. To po pierwsze, po drugie, no być może na zlecenie jakaś wywiadownia mogłaby taką analizę nam wykonać. Nie mówię nie. Oczywiście mówię o sprawach, rzeczach, kiedy to nam jest potrzebne, a nie, że wykonywać to, bo wykonywać. Bo to jest bez sensu robić cokolwiek tylko dlatego, że można. Trzeba robić tylko te rzeczy, które są nam potrzebne, uzyskiwać te analizy i wyniki, których potrzebujemy, które są nam niezbędne. Wobec tego przeglądanie akt w KRS-ie jest dużo bardziej ciekawsze. Jest to naprawdę taki rozbudowany kryminał dla dorosłych czasami, przepraszam. Rozbudowany kryminał dla dorosłych. Niemniej jednak warto zapoznawać się z aktami bezpośrednio w sądzie, w aktach sądowych, w KRS-ie, Krajowym Rejestrze Sądowym, bo tam znajdują się sprawozdania finansowe. Siedzę pod drzewem, mam taki problem, bo się ruszam w jednym małym miejscu, pada deszcz, muszę być pod rozłożystym, wspaniałym drzewem, a jednocześnie potrzebuję światła, żebyś widział, żebyś widział, jak do ciebie mówię, nieco. Bo co to usłyszysz? Dobra, wracam. Czym jest sprawozdanie finansowe? I teraz w końcu już mogę ci powiedzieć. Jest to taki zestaw dokumentów, na który składają się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, tak, czyli rachunek wyników, tak zwany UF, słynny bilans, dzięki któremu cała nazwa sprawozdania często jest używana jako bilans, a to jest nie tylko. Bilans jest tylko jednym z dokumentów. Następnym jest zestawienie zmian w kapitale funduszy własnych, w kapitale własnym. Co jeszcze? Rachunek przepływów pieniężnych, a także dodatkowe informacje i objaśnienia. Tam znajduje się cała masa tak interesujących informacji, właśnie uzupełniających pozycje cyferkowe w innych dokumentach, że kiedy potrafimy to czytać i zestawiać, nagle okazuje się, wow, tu widzimy, że co jest nie tak, tu widzimy, że no, co jest mało prawdopodobne, bo coś musiało zostać dokonane przed samym sporządzeniem bilansu w danym dniu. Także to trzeba umieć czytać. Nie tylko język rachunkowości, ale i sama umiejętność czytania tych dokumentów i tych pozycji, tego da się nauczyć. Ponadto do tego rocznego sprawozdania finansowego dołącza się, jak to się nazywa, sprawozdanie z działalności, ale tylko wtedy, kiedy jego obowiązek wynika albo z ustawy, albo z jakichś konkretnych przepisów. Są takie podmioty, które są do tego zobowiązane, i takie, ta, 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 ta,
takie sprawozdanie tam się znajduje. Również można wiele się dowiedzieć z tego dodatkowego dokumentu. Jak już powiedziałem, ze sprawozdania można bardzo wiele wyczytać i to zarówno w zakresie tego, jak firma sobie radzi w biznesie finansowo, ale można właśnie ujawnić sygnały, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak. W ostatnim odcinku, wczorajszym Szpiegu Life'a, mówiłem o audycie i o kontroli wewnętrznej. Istnieje taki rodzaj audytu, specjalistyczny rodzaj audytu, i jest to audyt, i z nazwy, i naprawdę jest to audyt, jak audyt finansowy. Zwany jest również rewizją finansową. Nieszczęśliwie jest on traktowany jako narzędzie kontroli pozwalające na wykrywanie... Na wykrywanie nadużyć gospodarczych. To jest błąd, ale o tym za chwilę. Bo jest to po prostu takie kompleksowe badanie sprawozdania finansowego, czyli tych wszystkich dokumentów przez biegłego rewidenta. I ono ma na celu jedynie potwierdzenie rzetelności tego sprawozdania, które jest sporządzane przez firmę. Tylko rzetelności. Istnieje cała masa problemów związanych z tym badaniem przez rewidenta, dlatego że w zależności od kilku wskaźników, które on sobie musi przyjąć na początku, to sprawozdanie, choćby było jak nierzetelne, nie wiem, może zostać uznane za rzetelne. Biegły rewident zawsze się wybroni, a nigdy nie poniesie żadnej odpowiedzialności, to się nie zdarza. A cała odpowiedzialność spada na zarząd. I jeśli zarząd ma coś za pazurkami i chce coś ukryć, no to bierze to na klatę, ale jeżeli chce być naprawdę świetnie, no po prostu i kryty, zresztą obowiązek badania wynika z prawa, ale chcę naprawdę, żeby to było rzetelne sprawozdanie, chcę wszystko, żeby było ok, no może się okazać, że z jakiegoś powodu gdzieś ktoś coś popełnił błąd, a rewident przyjął na przykład wskaźnik istotności wyników finansowych zbyt wysoko. To jest taka sztuczka, dlatego że wszystko, co jest poniżej, nie jest badane tak naprawdę, no i wystawił ocenę rzetelne. No a to tak nie jest. Ale nie jest. Jakie czynności wykonuje biegły rewident w ramach audytu finansowego? No wykonuje różne testy. Jak już mówiłem, od przeglądowych, czyli polegających na ocenie istotnych elementów systemu kontroli i oszacowaniu, czy przeprowadzając ten audyt może polegać na tych danych, na tych wskaźnikach, które sobie ustali, na tych założeniach, wokół których będzie przeprowadzane badanie, tak? Poprzez testy zgodności, aż do testów rzeczywistych, czyli tak zwanych ostatecznych. I produktem takiej rewizji finansowej, takiej analizy finansowej jest po pierwsze opinia i później drugi taki dokument, czyli raport biegłego rewidenta dotyczący badanej firmy, badanego sprawozdania finansowego. I muszę niestety stwierdzić, to jest przykre, ale w Polsce wciąż istnieją tacy naiwni, którzy wierzą w to, że coroczne badanie raz sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta w jakikolwiek sposób chroni biznes przed nadużyciami gospodarczymi. To jest po prostu jakaś porażka. Prawda jest taka, że biegli rewidenci nie wykrywają nadużyć gospodarczych. Odpowiedzialność spada na zarząd. To taka jest rzeczywistość, takie są realia. Jak mówiłem, biegły, nawet jeżeli okaże się, że sprawozdanie zostaje uznane później za nierzetelne, nie poniesie żadnej odpowiedzialności, ponieważ on wykaże, że wskaźniki, które przyjął, były takie, a nie inne. I po prostu jego audyt nie został przeprowadzony wadliwie, pomimo iż powiedzmy sobie prosto w oczy, został przeprowadzony wadliwie. Dlaczego tak się dzieje? No istnieje bardzo, bardzo, bardzo wiele czynników powodujących taki stan rzeczy. Chociażby, już mówiłem,
zawyżenie tego wskaźnika istotności. To jest podstawa, ale nie tylko. No co jeszcze może być? Ograniczony czas pracy audytora. No audytor musi sporządzić to w określonym czasie. Pieniądze, kapitał, który trzeba, pieniążki, które trzeba zapłacić po prostu za wynajęcie audytora, firmy konsultingowe, firmy audytorskie są drogie, czas kosztuje i to powoduje taką presję, taki ten deadline, to powoduje, że może dochodzić do takich błędów. Ale błędem podstawowym, i tu nie ukrywajmy, jest brak takiej rzetelnej, wystarczającej wiedzy ubiegłego rewidenta, bo on tego robić nie musi. Jest brak takiej wiedzy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i wykrywania ich. To jest brak wiedzy, brak edukacji takiego ubiegłego rewidenta. To nie jest jego wina w żadnym wypadku. To nie jest po prostu jego zadanie. Tak się traktuje, ale to nie jest jego zadanie. On nie wykrywa żadnych nadużyć finansowych, gospodarczych. Nie tym się zajmuje. Tym zajmują się audytorzy śledczy. Wykonujący audyty śledcze, dochodzenia finansowe. I audyt śledczy, przypominam, jest to forma kontroli wewnętrznej. Audyt jest tylko z nazwy. Nie z tego, ten ciąg czynności przynależy do audytu. Nie, on przynależy do kontroli. Kontroli. Audytorzy wewnętrzni przeprowadzają szczegółową analizę ryzyka nadużyć i badają obszary najbardziej narażone na nadużycia. Za stworzenie systemu przeciwdziałania nadużyciom odpowiadają zarządzający, bo to oni poniosą konsekwencje w pierwszej kolejności. Znaczy konsekwencje tego, że zostaną wykryte i to nie przez nich, nie przez firmę, nadużycia. To jest odpowiedzialność członków zarządu. Niestety, ale taka jest sytuacja. I jeżeli zarząd coś kombinuje i ma za pazurkami, jak już powiedziałem, no okej, to ponoszą odpowiedzialność za to, co robią. Ale jeżeli tego nie robią, a w ich firmie nie dzieje się dobrze, no to no ponoszą odpowiedzialność, na tym zakończył. Przed tym można się zabezpieczać. Tak czy inaczej, wszyscy ci, o których mówiłem przed chwilą, czytają sprawozdania finansowe i wiedzą doskonale, jak to robić. Tego można się nauczyć. To nie jest jakoś szczególnie trudne. I myślę, że jest to umiejętność, którą każda osoba, która chce w biznesie być, musi posiąść. Każda osoba, która będzie zajmować się czymkolwiek z branży CSI, powinna znać, powinna posiadać umiejętność czytania sprawozdań finansowych, a już na pewno wszyscy ci, którzy zajmują się analizą sprawozdań finansowych, którzy zajmują się zdobywaniem danych, tak, czyli wywiadowcy, analitycy, no to są ludzie z tych grup specjalizacji. Zdecydowanie powinni to potrafić. Ja na swoich szkoleniach uczę tak, tego, jak czytać sprawozdania finansowe. Uczę również, to jest odrębny zupełnie dział, jak dokonywać analiz finansowych. O tym będziemy jeszcze rozmawiać, więc dzisiaj tego tematu nie poruszam. Dzisiaj mówię tylko o czytaniu. O czytaniu sprawozdań finansowych, nie o analizowaniu, nie o analizach finansowych. Tego wszystkiego uczę na moich szkoleniach, na moich kursach. Podstawy już będą oczywiście na kursie CCSIF, czyli podstawy wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, na które bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. A Tobie życzę dzisiaj bardzo miłego dnia, słonecznego, nie przegrzej się, a jak będzie padało, to dobrze, bo ziemia potrzebuje. Jest niedziela, ładujemy akumulatory, bo jutro już mamy poniedziałek i w poniedziałek, Rzeźko, ruszymy do pracy, zawojować świat. Miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.